Gdzie mieszkasz? W jakim domu przyszło ci się wychowywać? W jakiej rodzinie dorastałeś? Jakie środowisko cię otaczało, czy obecnie otacza? Nieraz myślimy w ten sposób, że właśnie te wszystkie czynniki determinują to, kim jesteśmy. Jednak pismo święte i fragment, którym będziemy dzisiaj się zajmować, pokazuje, że niekoniecznie tak musi być, że nie jesteśmy skazani aby funkcjonować jak ludzie wokół nas. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka Środowego Koła Ratunkowego. Dzisiaj zajmujemy się trzecim z siedmiu listów Jezusa do kościołów Azji Mniejszej. I ten trzeci list jest Zaadresowany do kościoła w Pergamie czy w Pergamonie, w zależności od przekładu. Czytamy werset z drugiego rozdziału Księgi Apokalipsy, werset trzynasty. Jezus mówi: Wiem, gdzie mieszkasz, tam gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Ten fragment jest dla mnie osobiście bardzo ważny. Jezus mówi: Ja wiem, gdzie mieszkasz. Ja wiem, z czym przychodzi ci się mierzyć na co dzień. Wiem, w jakim środowisku żyjesz. Zdaje sobie sprawę z tych wszystkich presji, które, z którymi musisz się zmagać, Te, tego, tych wszystkich złych czynników. Wiem, gdzie mieszkasz. Jezus wie. I należałoby sobie powiedzieć, że Pergamon, tam gdzie mieścił się właśnie ten kościół, był miastem, w którym znajdował się potężny ołtarz poświęcony Zeusowi. Również to było miasto, jak wiele innych w Cesarstwie Rzymskim, gdzie znajdował się Pomnik cesarza Augusta, i każdy obywatel był zobowiązany do tego, aby raz na jakiś czas, przy jakiejś tam uroczystości, spalić kadzidło na cześć właśnie cesarza przy tym posągu i wyznać, że cesarz jest panem. Oczywiście cesarstwo rzymskie nie zabraniało kultywowania swoich religii. Chrześcijanie mogli wierzyć w Jezusa. Problem był tylko taki, że chrześcijanie uznawali Jezusa jako jedynego pana swojego życia. Dlatego nazywanie cesarza panem było bluźnierstwem. Spalanie kadzidła cesarzowi było bałwochwalstwem. I kościół w tamtym czasie był pod wielką presją i był kuszony, aby pójść na pewne kompromisy i ustępstwa, ponieważ jeżeli jakiś obywatel nie czynił tych czynności, Związanych z kultem cesarza był na takim marginesie społecznym. Nie mógł prowadzić normalnie swoich interesów, nie mógł uczestniczyć właśnie w życiu społecznym i miał wiele, wiele przeszkód. Czytamy w wersecie 14, że nawet w Pergamonie dochodziło do tego, że chrześcijanie byli zabijani. Z imienia jest tam nazwany antypas, który poniósł męczeńską śmierć I czytamy w 14. i 15. wersecie o pewnej grupie, która szła na kompromisy, którzy szli za przykładem starotestamentowego proroka Balaama, są też nazwani nikolaitami i Prawdopodobnie oni właśnie szli na te ustępstwa, że czynili pewien taki synkretyzm religijny, że to chrześcijaństwo łączyli też z innymi kultami, że Jezusa, Pana, stawiali obok innych panów. I Jezus mówi zdecydowanie nie na taką postawę. Jednak to, co bardzo istotne w tym fragmencie, to to, że chrześcijanie w Pergamonie na ogół byli wierni Jezusowi. Jezus mówi, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Mimo, że chrześcijanie byli prześladowani, mimo że byli wykluczeni z życia społecznego, musieli pewnie nieraz cierpieć ubóstwo i zmagać się z przeróżnymi problemami, to pozostali wierni Chrystusowi. Coś pięknego, piękny przykład. Oni nie dali się wciągnąć, zmieszać z poganami. Chociaż mieszkali tam, gdzie był tron szatana, chociaż tam mieszkał szatan, to jednak nie przesiąknęli tym diabelskim duchem jak reszta społeczeństwa. I to jest niezwykle cenna. Myśl. Nie jesteśmy skazani, aby być tak jak wszyscy wokół nas, tak jak nasze najbliższe środowisko. Wujek mojej żony przekształcił to polskie przysłowie, które mówi: Jeśli wchodzisz między wrony, musisz krakać tak jak one. I zmienił to w taki sposób, że powiedział: Jeśli wchodzisz między wrony, możesz śpiewać jak skowronek. Piękne, prawda? Gdy czytamy o naszym mistrzu, panu Jezusie, to jego, jeden z jego pierwszych uczniów, Natanael, gdy dowiedział się o nim i dowiedział się, że pochodzi z Nazaretu, to zapytał z takim niedowiarstwem czy może być coś dobrego z Nazaretu? Nazaret nie cieszył się w czasach Jezusa dobrą reputacją. Zatem Jezus musiał wychowywać się w też niesprzyjających warunkach, jeśli chodzi o moralność, jeżeli chodzi o duchowość. Jednak to nie sprawiło, że Jezus stał się tak jak wszyscy inni mieszkańcy Nazaretu. On był zupełnie inny i wywierał zupełnie inny wpływ niż wszyscy, tak, dawał dobre wzorce, mimo że wszyscy dookoła dawali złe. Również gdy wspominamy lota, który żył w Sodomie, czytamy, że On. Trapił każdego dnia swoją duszę, przez to, że musiał żyć w takim środowisku, ale lot jest nazwany sprawiedliwym. To znaczy, że lot nie przesiąknął tymi zwyczajami, tą mentalnością, tym kierunkiem, które były lansowane w Sodomie i Gomorze, ale on zachował zupełnie inną postawę, zupełnie innego ducha. Jakie to jest istotne dla nas? Księga Apokalipsy w późniejszych rozdziałach, do których mam nadzieję jeszcze dojdziemy i w przyszłości będziemy je omawiać, przedstawia, że chrześcijanie w czasach końca, którzy będą chcieli bezkompromisowo podążać za Jezusem, będą musieli liczyć się z prześladowaniem, będą musieli się liczyć z tym, że będą wyjęci spod prawa. I będą na szczególnym celowniku diabła. I wspomnijcie na te słowa, gdy Jezus porównał czasy ostateczne z tymi czasami i z tą sytuacją, w której był lot w Sodomie. To jest ciekawe, że już dzisiaj widać te pewne trendy, pewne kierunki, pewne ideologie, które sprawiają, że nasz świat. W ogóle staje się powoli taką Sodomą i Gomorą. Ideologia LGBT czy inne kierunki polityczne również sprawiają, że ten świat coraz bardziej będzie przypominał. Sodomę i Gomorę, czy świat przedpotopowy, do którego Jezus również porównuje czasy końca, gdzie czytamy, że wszyscy byli przesiąknięci złem. Ten system będzie coraz bardziej dawał o sobie znać. I będzie prowadził ludzi do, do grzechu, i jedynie to wpatrzenie w Chrystusa i ta bezkompromisowość pomoże nam wytrwać. Jezus mówi: Wiem, gdzie mieszkasz. Jezus zdaje sobie sprawę, że środowisko, w którym będziemy żyć, ono będzie coraz mniej komfortowe dla chrześcijan. Chrześcijanie coraz bardziej w tym świecie będą czuli się źle, coraz mniej ich będzie. Będzie tutaj trzymać cokolwiek, ale to spowoduje, że ich serca coraz bardziej będą należeć do Boga, do nieba, i to też ma jakieś zadanie, aby przygotować nas do życia w tym przyszłym świecie, które Bóg nam daje. Bez względu na to, w jakim środowisku przychodzi ci żyć, bez względu na to, jaka duchowa atmosfera cię otacza, może być ona iście diabelska, to nie jesteś skazany, aby tą atmosferą przesiąknąć. Chrześcijanie w Pergamonie, chociaż mieszkali tam, gdzie był diabeł, to jednak oni przebywali przez wiarę z Bogiem. Oddychali niebiańską atmosferą, pomimo tego, że tam gdzie byli panowała diabelska atmosfera. Mimo, że mieszkali fizycznie tam, gdzie był tron diabła, to przez wiarę przebywali tam, gdzie był tron Boga. Bez względu na to, w jakim środowisku na co dzień przychodzi ci się otaczać, żyć, jakie czynniki oddziałują na ciebie. To pamiętaj, przez łaskę Chrystusa jesteś w stanie śpiewać jak skowronek. Jesteś w stanie być błogosławieństwem, mimo że inni cię przeklinają, mimo że panuje kiepska, duchowa atmosfera. Ty możesz wnosić w Twoje miejsce pracy, nauki, w Twój dom niebiańską atmosferę. Niech Bóg da nam takiej siły da nam swojego ducha i niech sprawi, że będziemy w tych ciemnościach prawdziwą światłością.